Chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszą Księgę Królewską, rozdział drugi. Przeczytamy pierwsze trzy wersety. Otóż dzisiejsze kazanie będzie pierwszym z serii czterech kazań. W Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale, są zapisane ostatnie słowa Dawida. Ostatnie słowa, którymi Dawid podzielił się ze swoim synem Salomonem. W tym fragmencie udziela Salomonowi takiej potrójnej rady i też gwarantuje mu, że będzie miał powodzenie, będzie człowiekiem sukcesu, jeżeli będzie lojalny w stosunku do Pana Boga. Czytam słowa zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej w drugim rozdziale. A gdy zbliżał się czas śmierci Dawida, rozkazał Salomonowi swemu synowi: idę drogą całej ziemi, ty umacniaj się i okaż się mężczyzną. Zachowuj nakaz Pana swego Boga, abyś chodził jego drogami i przestrzegał jego ustaw, jego przykazań, jego praw, jego świadectw, jak jest napisane w prawie Mojżesza, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i wszędzie, dokądkolwiek się zwrócisz. To, co Dawid miał w sercu, to, czym tak bardzo chciał podzielić się i to, co chciał przekazać swojemu synowi, gdy był u kresu swych dni, gdy był już starszym człowiekiem, być może troszkę zniedołężniałym, niesprawnym, ale mającym bardzo bogate doświadczenie z Bogiem, który przeżył bardzo dużo w swoim życiu, który bardzo dużo osiągnął z Bogiem, który również zaliczył pewne porażki w swoim życiu. A jego syn, który był w momencie, iż czekało go objęcie tronu. I to, co Dawid mówi, to, na co Dawid zwraca uwagę. Bądź dzielny, bądź mężny, umacniaj się, okaż się mężczyzną, stosuj prawo, będziesz miał powodzenie, będzie ci się wiodło we wszystkim. Cokolwiek uczynisz, osiągniesz sukces. Dzisiaj chcemy zastanowić się nad tym pytaniem, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być Bożym człowiekiem w myśl słów Pisma Świętego. Czy wielu jest mężów Bożych na tej ziemi? Czy jest wiele osób, które realizują Boży plan? Odpowiedź znajdziemy w Księdze Kaznodziei Salomona. Otwórzcie ze mną Księgę Kaznodziei Salomona, rozdział 7. Wiersze przeczytamy 28 i 29. Teraz przeskakujemy w czasie o kilkadziesiąt lat. Bardzo wiele rzeczy wydarzyło się pomiędzy tą wypowiedzią z Księgi Królewskiej, pomiędzy tymi słowami, które Dawid przekazał młodemu Salomonowi. A teraz sięgamy do fragmentu Pisma Świętego napisanego przez Salomona, który już przeżył swoje życie. Przeżył swoje życie. I doszedł do jednego bardzo ważnego wniosku. Przeczytajmy wspólnie wiersz 28 i wiersz 29. Czego jeszcze szuka moja dusza, lecz nie znajduje? Jednego mężczyznę spośród tysiąca znalazłem, ale kobiety spośród wszystkich nie znalazłem. Oto to tylko odkryłem. Bóg stworzył człowieka prawego, ale oni szukali rozlicznych wymysłów. Ilu jest mężczyzn? Ile jest kobiet?
prawdziwych mężczyzn, prawdziwych kobiet. Salomon mówi, jednego mężczyznę na 1000 znalazłem, a kobiety żadnej nie znalazłem. Czyli co on chce nam powiedzieć? Jest bardzo niewielu tych, którzy boją się Boga. Jest bardzo niewielu tych, którzy żyją zgodnie z Bożą wolą, żyją zgodnie z Bożym planem. Pytanie, czy ty, mój drogi przyjacielu, żyjesz tak, jak Bóg przykazał? Czy jesteś prawdziwym Bożym dzieckiem? Gdy patrzymy na tą wypowiedź z Księgi Kaznodziei Salomona, możemy dojść do wniosku, że tak jak było wtedy, tak i dzisiaj, świat cierpi na skutek braku Bożych ludzi na tej ziemi. Cierpi rodzina, cierpi dom, cierpi społeczeństwo, cierpi Kościół. Ale idźmy troszeczkę dalej i zastanówmy się nad tym, co tak naprawdę znaczy być Bożym człowiekiem. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną cechę Bożego człowieka, która w moim zrozumieniu jest bardzo ważna, być może najważniejsza. Czasami możemy mieć takie niewłaściwe skojarzenia, bo prawdziwy mężczyzna to kto? Prawdziwa kobieta to kto? Możemy sobie dopowiedzieć. Ale otwórzmy razem Księgę Przysłów, 16 rozdział, wiersz 32. Księga Przysłów, rozdział 16 i wiersz 32. Wydaje się, że w tym fragmencie i w jeszcze jednym fragmencie w Księdze Przysłów jest ta odpowiedź. Jest odpowiedź na pytanie, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem i kto jest prawdziwym mężczyzną. Dawid mówi Salomonowi, okaż się mężczyzną. Otóż przeczytajmy i posłuchajmy tych słów z Księgi Przysłów. Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto. Ten, kto panuje nad swym duchem, jest lepszy od tego, który zdobywa miasto. Zapamiętajmy tę myśl i przejdźmy teraz do Księgi Przysłów, 25 rozdział, wiersz 28. 25 rozdział i wiersz 28. Człowiek, który nie panuje nad swoim duchem, jest jak miasto zburzone i bez muru. Salomon chce nam powiedzieć, że bycie mężczyzną, bycie Bożym człowiekiem, to znaczy być kimś, kto panuje nad sobą, kto panuje nad swoimi uczuciami, emocjami, kto panuje nad swym duchem. Człowiek Boży, jeszcze raz, po trzecie, człowiek Boży to taki, który panuje nad swym duchem. I jest to fascynujące zagadnienie. Gdy sięgniemy do Księgi Rodzaju, gdy sięgniemy do początków, gdy przejrzymy pierwsze cztery rozdziały Księgi Genezis, to zobaczymy, że panowanie jest najważniejszym tematem w tych rozdziałach. Przypomnijmy sobie historię stworzenia świata. Przypomnijmy sobie historię stworzenia człowieka. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i jako niewiastę, tak? A więc mamy mężczyznę i mamy niewiastę. Mamy człowieka. Więc okaż się Bożym człowiekiem, okaż się mężczyzną, okaż się kobietą. I w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, w wersecie 26, gdy czytamy, iż człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to pierwsze słowa, jakie Bóg przekazał ludziom, pierwsze polecenie
dotyczy czego? Dotyczy panowania. Niech panuje. Przeczytajmy razem z Księgi Rodzaju, rozdział 1, wiersz 26. Potem Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi, ptactwem niebieskim, nad bydłem i nad całą ziemią, nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Niech panuje. Człowiek został stworzony do panowania, do tego, aby dbał o równowagę i harmonię w świecie, ale przede wszystkim, aby panował nad sobą. Jak długo trwało panowanie Adama i Ewy? Wiemy doskonale, iż to panowanie nie trwało długo. Nie wiemy, nie potrafimy określić czasu, tak? Ale gdy sięgniemy do trzeciego rozdziału, widzimy Ewę znajdującą się u drzewa poznania dobra i zła. Widzimy Ewę, która słucha kusiciela, słucha węża, która sięga po owoc, która rozkoszuje się tym owocem, a później odczuwa fatalne skutki tego kroku. Widzimy Adama, który nie wiedząc, co zrobić, decyduje się sięgnąć po owoc z ręki Ewy, który upada. Ewa upada, Adam upada, tracą panowanie. Panowanie przyjmuje szatan. I od tego momentu historia tej ziemi, to jest historia wielkiego boju. To jest historia o to, kto komu będzie panował. Ale przyszedł Chrystus i odzyskał panowanie i to jest dobra nowina. Ale o tym za chwilę trochę więcej. W Księdze Rodzaju, w 4 rozdziale, mamy historię Abla i Kaina i słowa, które Bóg powiedział do Kaina, powinny głęboko zapaść w naszych sercach. Przypomnijmy sobie te słowa. Księga Rodzaju, rozdział 4, wiersz 6 i 7. Wtedy Pan zapytał Kaina: dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować. Grzech leży u drzwi. Kain miał problem ze swoim gniewem. Kain miał problem ze swoim temperamentem. Kain miał problem ze swoim bratem, ponieważ zazdrościł mu tego, iż jego brat cieszył się Bożą przychylnością. Ten problem Bóg widział i mówi: u drzwi leży grzech, ale ty masz nad nim panować. To jest Boże polecenie, to jest Boży nakaz, to jest Boże orędzie, nie tylko dla Kaina, ale dzisiaj dla ciebie i dla mnie. Masz nad nim panować. U drzwi czyha grzech. Jest to oczywiście nawiązanie do mitologicznych demonów strzegących drzwi. W mitologii wierzono, iż są takie duchowe postacie, demony, które strzegą drzwi. Jeżeli ktoś nieupoważniony chce przyjść do mieszkania, chce wejść, a ten dom, to mieszkanie jest strzeżone przez takiego demona, to gdy tylko ten niepowołany gość otworzy te drzwi, ten demon rzuci się na niego, ten demon zrobi mu krzywdę. I właśnie ilekroć my w swojej bezsilności, w swojej niemocy, w swojej słabości, być może w swojej rozpaczy, być może w swoim gniewie, otwieramy te drzwi grzechu, jakkolwiek byśmy je dzisiaj zdefiniowali, jakkolwiek je byśmy dzisiaj nazwali, to zawsze odnosimy porażkę, bo za tymi drzwiami jest wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który tylko czyha, aby rzucić się na ciebie i żeby ciebie pochłonąć, i żeby ciebie zniszczyć, żeby ciebie upodlić. Dlatego Pan Bóg mówi: u drzwi czyha grzech, ale ty masz nad nim panować, nie masz otwierać tych drzwi. Boży człowiek to taki, który panuje nad swym duchem. Bardzo chciałbym, abyśmy dzisiaj, wiem, że niewiele jesteśmy w stanie zapamiętać z kazania, ale żebyśmy szczególnie tą myśl zapamiętali.
jak stać się Bożym człowiekiem, jak odzyskać panowanie, jak odzyskać równowagę w życiu. Przejdźmy do wspaniałej, dobrej nowiny, którą daje nam Słowo Boże. Chciałbym, żebyśmy teraz prześledzili kilka wypowiedzi nowotestamentowych, które mówią o zwycięstwie, jakie mamy w Chrystusie. Bez tego zwycięstwa nasze życie byłoby mizerne, nasze życie byłoby puste i pozbawione nadziei. Ale jest zwycięstwo w Chrystusie, jest zwycięstwo dla każdego z nas. Niezależnie od sytuacji, od porażek, od kryzysów naszych. Prześledźmy te potężne wypowiedzi, które mówią o Ewangelii, o nadziei, o zwycięstwie w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wiersz 33. Ewangelia Jana, rozdział 16, wiersz 33. To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Czy możemy wspólnie powtórzyć te słowa? Ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Proszę, powtórzmy razem te słowa. Ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Chrystus ma słowa pociechy i zachęty dla swoich dzieci. Chrystus jest dobrym pasterzem. Chrystus nie bije swojej trzody, nie gna swojej trzody, nie stoi z kijem, ale jest tym, który mówi: pocieszajcie, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, aby odzyskać panowanie, aby stać się Bożym człowiekiem, musimy zaufać Chrystusowi. Tylko w Nim jest nasza nadzieja, tylko w Nim jest nasze zwycięstwo. I to zwycięstwo nie jest dalekie, ale jest bardzo bliskie. List do Rzymian, rozdział 8, wiersz 37. List do Rzymian, rozdział 8, wiersz 37. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Apostoł Paweł uczy nie tylko o zwycięstwie, nie mówi na temat chwilowego zwycięstwa, nie mówi na temat cząstkowego zwycięstwa, ale mówi o jakim zwycięstwie. W tym wszystkim zwyciężamy. To jest to bardzo ważne słowo, wszystko, tak? We wszystkim zwyciężamy. Jako dziecko Boże nie możesz powiedzieć: no z tym sobie poradziłem, ale to jest dla mnie za trudne. Tego grzechu nigdy nie zostawię. Tego nigdy nie zmienię w moim życiu. To nie jest nauka biblijna. Co Boże mówi? W tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, przez Chrystusa Jezusa. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 27. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wiersz 27. Kolejna wspaniała obietnica na temat zwycięstwa. Bóg daje nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo przychodzi tylko przez Jezusa Chrystusa. Być może ta wypowiedź jawi ci się bardzo taka prosta, ale chciałbym, abyś doskonale to rozumiał. Nigdy w swoim życiu nie osiągniesz zwycięstwa poprzez samokontrolę, poprzez różnego rodzaju techniki, poprzez psychologię, poprzez wiedzę. Nigdy w życiu nie osiągniesz, weźmy na przykład kwestie jedzenia, kwestie apetytu. Nie osiągniesz zwycięstwa w tej sferze poprzez zapoznanie się z informacjami na ten temat. Te informacje pomogą ci. Ale jeżeli jesteś osobą, która je, kiedy chce i co chce i nie ma żadnego porządku w swoim życiu w tym obszarze, to wiedzę, którą zdobędziesz na ten temat, ona ci pomoże.
uregulować twoje życie, tak? Ona pomoże ci pozostać zwycięzcą, ale ona nigdy, nigdy nie da ci zwycięstwa. Jeżeli jesteś namiętnym palaczem, jeżeli jesteś nałogowym alkoholikiem i chodzisz na spotkania grupy AA, stosujesz różnego rodzaju metody, wspomagasz się, chcesz uwolnić się, to nigdy nie będziesz wolny, jak tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Metody mają swoje miejsce. Grupy wsparcia mają swoje miejsce. Ale zwycięstwo przychodzi przez Chrystusa. Gdyż, jak czytamy w Słowie Bożym, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tą prawdą jest Pan Jezus Chrystus. Bóg zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie. To jest kolejna obietnica. Zawsze daje nam zwycięstwo. Bóg zawsze jest gotów obdarzyć nas zwycięstwem. Pierwszy list Jana, rozdział 5, wiersz 4. Sięgnijcie ze mną do tego fragmentu Słowa Bożego. Pierwszy list Jana, rozdział 5 i wiersz 4. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest wiara nasza. Apostoł Jan kieruje naszą uwagę na co? Na wiarę. Jezus mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem. Jan, umiłowany uczeń Pana Jezusa Chrystusa, mówi, tym, co zwycięża świat, jest wiara wasza. Więc Pan Jezus chce ci dać zwycięstwo. Zawsze daje zwycięstwo, ale tym, co zwycięża świat, jest wiara wasza. To, co umysł pocznie, to, w co człowiek uwierzy, wola jest w stanie osiągnąć. Więcej rzeczy osiąga się na tym świecie poprzez, więcej rzeczy osiąga się poprzez modlitwę, niż ten świat o tym wie. Więc ufajcie i wierzcie, gdyż to jest sekret zwycięstwa. Chciałbym, abyśmy króciutko powtórzyli to, o czym, to na co zwróciliśmy uwagę. Tematem naszego dzisiejszego rozważania, dzisiejszego kazania jest być Bożym człowiekiem. Niewielu jest Bożych mężczyzn. Niewielu jest tych, którzy cenią Boże Słowo. Niewielu jest tych, którzy tak naprawdę mają równowagę w życiu. Ale Bóg chce przywrócić nam panowanie. Bóg chce obdarzyć nas tym doświadczeniem zwycięstwa. I Bóg ma słowo pocieszenia dla każdego z nas. I On gwarantuje nam zwycięstwo i gwarantuje nam sukces. I dzisiaj możesz wyjść z tego miejsca jako zwycięzca. Jeżeli z wiarą przyjdziesz do Chrystusa, jeżeli uklękniesz przed Nim i powiesz Chryste, pragnę Ciebie. Chryste, potrzebuję Ciebie. Chrystusie, Ty jesteś moją nadzieją. Ale wyjdziesz z tego miejsca po modlitwie. Czy będziesz zwycięzcą jutro? Czy będziesz zwycięzcą pojutrze? Co trzeba zrobić, aby nie tylko zwyciężyć z Chrystusem, ale pozostać zwycięzcą? List do Efezjan, 6 rozdział. Kilka słów chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali z tego rozdziału. Czytam wersety od 10 do 13. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Droga do zwycięstwa, droga do panowania jest bardzo prosta.
ufajcie, wierzcie, ale aby pozostać zwycięzcą, aby nie tylko odnieść zwycięstwo, ale pozostać zwycięzcą, a to jest zasadnicza różnica, to musisz. To Słowo Boże mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Cóż to za zbroja? Doskonale myślę, że wiesz. A jeżeli nie wiesz, to przeczytaj 6 rozdział listu Efezjan, gdy wrócisz dzisiaj do domu i zastanów się nad tym poselstwem apostoła Pawła. Twoje życie musi się zmienić. Dzisiaj, zapraszając Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, nie możesz wrócić do swojego domu i żyć tak, jak żyłeś do tej pory. Pamiętaj, u drzwi czyha wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem. I dobrze jest dzisiaj, abyś zapytał się Pana Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, czy jest w moim życiu coś, co powinienem Tobie oddać? Panie Boże, daj mi to zrozumieć. Być może jest to film, który lubisz oglądać, być może jest to gra, która Ciebie fascynuje i jesteś już tak do tego stopnia pochłonięty, że świata nie widzisz poza tą grą i codziennie musisz poświęcić godzinę, dwie na kolejne ruchy w grze. Panie Jezu, co mam Tobie dzisiaj oddać? Nie możesz wrócić do domu i żyć tak, jak żyłeś. Jeżeli chcesz doświadczyć mocy Bożej, jeżeli chcesz, by Twoje życie się zmieniło, jeżeli chcesz być zwycięzcą, to dzisiaj przyjdź do Jezusa Chrystusa, przyjdź z wiarą, z ufnością, z nadzieją. Zaproś Go do swojego życia. Chciałbym szczególny apel skierować do tych, którzy rozumieją swoją bezsilność, do tych, którzy może zostali pokonani, do tych, którzy być może są zniewoleni i nie radzą sobie, do tych, którzy być może przeżywają kryzys i nie panują nad swoimi emocjami, nie panują, reagują impulsywnie, sięgają po różnego rodzaju rzeczy, które wcale nie służą ich zdrowiu. Chciałbym szczególny apel skierować, aby te osoby, które pragną odzyskać równowagę w życiu, aby wraz ze mną uklęknęły do modlitwy. Chciałbym całe zgromadzenie poprosić, aby pozostało siedząco. Ale te osoby, które potrzebują Chrystusa w swoim życiu, potrzebują Chrystusa, który odbuduje ich relacje z Bogiem, który odbuduje ich dom, odbuduje ich relacje z żoną, z mężem, który pomoże im odzyskać pokój, szczęście, którzy utracili być może wszelką nadzieję, ale chcą odzyskać nadzieję w Chrystusie. Chciałbym te osoby poprosić, aby tak jak siedzimy, uklęknęły do modlitwy. Boże i Ojcze, w tej szczególnej chwili klęczymy przed Twoim obliczem. Boże, przez ten prosty gest, przez schylenie naszych kolan, chcemy, Boże, pokazać Tobie dzisiaj, że cenimy Twoje słowo i że wierzymy w Twoje słowo. I że wierzymy, Boże, że przez wiarę, przez modlitwę, przez zwrócenie się do Ciebie, człowiek osiąga więcej, aniżeli jest w stanie osiągnąć. Przez całą mądrość tego świata. Boże, próbowaliśmy w swoim życiu wielu rzeczy, aby przezwyciężyć nasze nałogi, nasze nawyki. Ale Boże, niejednokrotnie te rzeczy zawiodły. Boże, Ty jesteś naszą jedyną nadzieją. Ty jesteś naszą ostoją. My w skrusze naszych serc, Boże, powołując się na Twoje słowo, na Twoje wspaniałe obietnice, na słowo, które ma moc, które jest żywe i wciąż skuteczne, które przemienia serca ludzkie, prosimy Ciebie, abyś oczyścił nasze serca, abyś zamieszkał w nich, abyś dał nam pełne zwycięstwo. Proszę, Boże,
o te osoby, które uklęknęły, abyś szczególnie obdarzył ich mocą Ducha Świętego, abyś obdarzył ich mocą, Boże, aby oni potrafili przeciwstawić się wszelkim pokusom, namowom złego, aby te osoby, które wrócą dzisiaj do domu i być może będą musieli stoczyć walkę z różnymi myślami, abyś, Boże, dał im pełne zwycięstwo, aby, Boże, Twoja moc objawiła się w ich życiu. Proszę, Boże, przez Pana Jezusa Chrystusa o ducha łaski, o zwycięstwo dla każdego z nas. Amen.